If he could write the way you do, I'd take him back to my place. I know none of you could act more like a fool. I'd take him back to my bed. I know I let him lick me and he was loving enough. No losers in this game, he plays, I play it enough. He read the way you do and that rap won't be over. The only thing it takes is you to coming over. Coming over, coming over, coming over, coming over, coming wszystkim. O, zobaczcie, ostatni dzień kopania, wyszło słoneczko, normalnie niemożliwe aż. Nie chcę nic mówić, ale chyba Joker zabrał ze sobą cały ten deszcz do Niemiec, także pozdrawiamy. No, zostało nam ostatnie 20, może po hektara. Także ja pierniczę, aż nie mogę wierzyć, że to już koniec. Nareszcie. Ja się nie cieszę, no, nie będę tęsknił na pewno za tym kopaniem, bo to te kopanie to dużo w tym roku, można powiedzieć, to tak topornie szło. Nie no, fajnie się kopało, tylko że no po prostu dużo było problemów. Jak nie pogoda, deszcz, co chwilę jakieś awarie, no. Ale najważniejsze, że dzisiaj ostatni dzień, jutro śpię ile się da, czyli do 8. I jutro podpinamy, chyba wezmę drapaka pod ojca. Wezmę drapaka pod ojca i ja będę uprawiał, albo brat będzie uprawiał. Będziemy siać pszenicę. Teraz to się okaże. Widzimy ostatnie ręki zbrzeża. Zobaczcie na to. Ja mam opaczkę Vario. Widzicie? Jestem na łuku. Mogę sobie narzucić dopasować do terenu.
jak robimy łuk, żeby tu nie gdzieś należy, narzucam tyłek, wtedy jadę prosto. Chodzi o gardziel, to co kopię. Nieraz łuki są, tak, tutaj mamy łuk i muszę narzucać przodem, żeby nie połamać talerzy. Więc to samo jest, podobnie działa jak w łuku Martina, więc... Też taki bajer mam. Bo nieraz jest, że po prostu rajki idą po skosie, a bomba nie, musi być śrubitko na rajkach. Jak będzie szedł pod skosem, to popękają kroje, które tną z przodu błędy i ogólnie błędy, ziemię. Teraz mamy na przykład, teraz jesteśmy przed zakrętem, jedziemy prościutko. Oj, coś mnie nas swędzi. Jesteśmy, teraz wjeżdżamy na łuk i teraz, żebym wjechał w ten łuk, po prostu ściąga nam kombajn i teraz musimy narzucić delikatnie w lewo. Muszę się odsunąć. Tutaj tak samo podciągam gardziel. I teraz mam równo ustawiony kombajn względem rajek i można je odkopać bez problemu. Uczucie jest naprawdę, że człowiek półtora miesiąca ryje w polu i w końcu jest ten koniec. Zbliża się koniec. No, także jeszcze mamy 2, 4, 6, 8, 10. 10 rajek, czyli 5 razy dookoła. Trzy razy dookoła i zaraz będzie. Już ten moment zaraz nadejdzie, że kopaczka w końcu sobie odpocznie. Dała radę, naprawdę dała radę wykopać te 50, 55 hektarów gdzieś tak, no pi razy drzwi. Thank you.
stanie taka kupa, taka dziura z kamieniami, ale tu już teraz kończymy to ostatnie, to nawet fajnie to sypie, ale wyjdzie w granica 25 ton, mi się wydaje, że tutaj może 28 sięgnie, bo liczyłem, że będzie 10 ton więcej, a już widzę, że jest 5 ton do przodu i tu już mamy pół przyczepy, czyli jakieś 8 ton, to 16, może 16-18 ton więcej będzie, jak liczyłem, więc może do 25-28 podciągnie z tych 4,5 hektara. Więcej nie. Miałem coś mówić, ale mi się zapomniałem. Miałem po prostu jakiś fajny temat. No i wyszło mi z głowy. Jak sobie przypomnę, to się włączę. Już sobie przypomniałem. Więc tak. Teraz ocencie. I ogólnie, jaki jest morał z tej pracy naszej? Zadam wam pytanie. I sobie w sumie można ci od razu odpowiedzieć. Dlaczego rolnik kupuje nowe maszyny? Bo są ładne, nowe, to coś ala nowy samochód? Czy może coś innego? Powiem wam, że to jest coś innego. Bo sobie wiecie, o co mi już chodzi pewnie. Dam wam przykład kopaczkę. Ona ma już 20 parę lat. Mamy do wykopania 50 hektarów. Tutaj jak widzicie, każdy dzień się liczy. Każdy dzień awarii odpycha nas od celu. Na przykład gdyby teraz przyszły przymrozki, zamarzłaby ziemia, byśmy mieli jeszcze z 15 hektarów, to jesteśmy po prostu w tym roku, po prostu zwijamy walizki albo dobieramy kredyty i dalej po prostu walczymy. I chodzi mi o to, że kupując nową maszynę, tak jak to robią na przykład Niemcy, sąsiedzi, oni są bardzo, można powiedzieć, oni lepiej stoją niż my, wiadomo. My jesteśmy, jak to się mówi u nas, 30 lat za Murzynami, ale my doganiamy już Zachód i to bardzo szybko, i Zachód to widzi i się boi nas Zachód, że Polacy to naprawdę są bystrzaki i dają sobie radę we wszystkim i we wszystkich warunkach i ciężko nas zadusić, jak to się mówi, ale tak jak robią Niemcy na przykład, na pewno słyszeliście, że Niemcy, jak kupowałem M-kę, to ja nie do pomyślenia mówiłem, że oni zmieniają nowe maszyny co 3-4 lata. Ja mówię, co i po co, no przecież to będzie chodzić 20 lat, taki ciągi, no po co to w ogóle, po co to w ogóle wymieniać, nie? No jak się kupi, no moja matka boska, to ja do końca życia będę tym jeździł. I w życiu już nie kupię następnego ciągnika. Tak twierdziłem, jak kupowałem pierwszy ciągnik M-kę. I zobaczcie, jak to się potoczyła sytuacja. Kupiłem ciągnik, jest duży ciągnik, to jest potrzeba kupić ziemi. Dokupiliśmy ziemi, trochę za dużo, no i trzeba było drugi ciągnik. Znowu dokupiliśmy trochę ziemi i trzeba było kupić trzeci ciągnik. Ale teraz tak, wróćmy do morału. Do morału z tej całej bajki kopanie tych ziemniaków. Widzicie, ile to czasu kopię. Teraz tak, gdybym miał maszynę, powiedzmy, no, fakt, kombajn kosztuje około 500 000 zł. Taka kopaczka, no, trochę więcej nawet. Ale gdybym miał nowy, ta praca, ja już bym był, powiedzmy, 10 dni temu bym już skończył kopać. Bo nowe maszyny są, po pierwsze, bezawaryjne, chociaż nie zawsze, wiadomo, zawsze są jakieś tam poprawki, ale to nie to co 20-letnia. Ona i tak ma tą gwarancję, nie chodzi mi o gwarancję, tylko chodzi o tą gwarancję, że to jest nowe, tu się nie będzie tak często psuć jak na przykład tutaj, tak? Tak samo ciągnik, chociaż mamy nawet ciągnik, lepiej kupić nowy ciągnik, moim zdaniem, tak jak na przykład kupiłem Arbosa. Dlaczego kupiłem? Kupiłem go ze względu na to, że to jest nowy ciągnik. On będzie na pewno mniej się, no nie, no psuć się może tam gdzieś, wiadomo, to jest, też się tam czasami psuły, jakieś usterki, fabryczne syntetyty, ale one do tych, powiedzmy, 5-6 tysięcy, te ciągniki chodzą praktycznie non-stop i bezawaryjnie.
jakieś tam usterki typu czujnik, coś tam powiedzmy łożysko, uszczelniacz, gdzieś tam ukręcić jakiś wałeczek od pompy czy coś. To takie rzeczy się zdarzały i w dojcach i ten. Ale to były chwilowe jakieś tam powiedzmy awarie. To były chwilowe. I ja wiem, że tym po prostu mogę robić. Te 4-5 lat jestem pewny, że będę tym pracował. I teraz na przykład jakbym kupił używany ciągnik, teraz Kumba wie, kto nim jeździł, na co trafię, a powiedzmy raptem wyjdzie tak, że ciągnik po tych 6 tysiącach kupi jakiś ciągnik, powiedzmy 8 tysięcy godzin, taki używany, wiadomo, zachodni, fajny, ale w tym ciągniku można na przykład trafić już na remont skrzyni, gdzie to jest bardzo kosztowne, nie dość, że kosztowne, to wtedy nie dość, że kupiliśmy ciągnik, to będziemy stać, nikt na niego nam gwarancji nie da, poza tym, czy nawet silnik, to już są naprawdę kolosalne, już się robią sumy, żeby zachodni sprzęt, zachodnią markę używaną wyremontować, to nie jest tam 1000 zł, tak jak MTZ, to nie jest MTZ. Zachodnie maszyny są naprawdę bardzo drogie i Niemcy właśnie robią bardzo dobrze, znaczy mądrze robią, nie bardzo dobrze, bardzo mądrze. Ale tylko, że faktycznie, no oni stoją lepiej stać i tak mają wyższe dopłaty, wtedy ich na to stać, nas jeszcze nie. Ja bym teraz chętnie na przykład oddał ciągnik i wziął nowy, ale no niestety, nie stać mnie. Jeszcze się do tego pułapu nie dorobiłem. I wróćmy do tego morału, bo ja to cały czas zbaczam z tej ścieżki. Gdybyśmy wymieniali maszyny tak jak Niemcy, co 3 lata, 4, to by nam to wyszło dużo bardziej ekonomicznie. Bo po pierwsze, nowa maszyna zawsze ma jakąś tam rękojmię, gwarancję i tą pewność mamy my sami, że do tych 5000 godzin ona chodzi bezawaryjnie. I teraz tak, jeśli rolnik kupuje nową maszynę, to od razu jest takie coś. Spojrzenie sąsiada, o, kupił nową maszynę. Ale bogaty. Tak, bogaty. Ale co? To jest narzędzie. Czy jak kupujecie na przykład młotek, kombinerki, czy jakieś narzędzia do swojej pracy, czy wy kupujecie używane stare jakieś rzeczy, stare klucze czy coś? Nie, kupujecie nowe, bo wiecie, że co? Że to będzie pracować i wam to się zwróci. Tak samo chodzi z tymi maszynami. Nowa maszyna, ona jest praktycznie, no, ona zarobi, nie dość, że oszczędzi nam czasu, zdrowia, to jeszcze finansowo wychodzi, można powiedzieć, taniej. Tylko, że fakt, no, maszyny są drogie. Czasem to rozłożyć na raty, czasem po prostu, no nie zawsze na wszystko stać, po kolei można powiedzieć, tak? Trzeba kupować wszystko. Nie wszystko hop-siup. My kupiliśmy większość maszyn, ale nie wszystkie. Tyle ile obliczaliśmy, ile możemy uciągnąć, tyle mamy tych maszyn, więc... Jestem za tym, żeby każdy rolnik miał tą główną maszynę nową. I życzę wszystkim rolnikom, żeby było nas stać, żeby nas wszystkich stać było, żebyśmy mogli wymieniać te ciągniki co 5 lat. Bo jak będziemy już... Teraz przyjdzie taki etap, że wszystkie te maszyny, co nas były na prowy, one już będą miały 5, 8, 10 lat. Te maszyny będą chodzić, tylko że będziemy musieli remonty. A to jest kosztowne, no nie tyle co nowy ciągnik, ale jeśli ktoś jest w stanie, to jak najbardziej moim zdaniem powinien po prostu nawet, tak jak mi na przykład już zaproponowano, mogę oddać M-kę i mogę wziąć już Deutschfahra nowego z RC Shiftem 165 koni lub 200, to tam 380 to jest chyba. Ale kurczę, no niestety ja muszę jeszcze te 4 lata się powstrzymać, no i niestety jeszcze 4 lata te maszyny będą musiały u mnie pracować, chociaż chętnie bym wymienił już coś nowego, bo wiem, że coś nowego to jest ta gwarancja, że to będzie chodzić, a teraz ja już powoli się tak, człowiek ma taką świadomość, że w każdej chwili może się coś stać, że ten ciągnik stanie
i nas, można powiedzieć, nie tyle, nie chodzi o tyle może co na naprawę, o tyle co po prostu pozbawi rąk do pracy. Nie będziemy mieli narzędzia. Co nam z tego, że mamy zrobić dach, jak nie mamy, powiedzmy, wkrętarki, czy tam młotka, czy ten, gwoździ wkrętu, no. Bez tego nic nie zrobimy. Mamy maszynę, ale główna maszyna powinna być sprawna i nie za stara, żeby pracowała. Także mamy jeszcze w to z powrotem i koniec w tym roku. Koniec! Aż normalnie masakra. Przegadam cały koniec. Przegadam go. Nie odpuszczę. Teraz przegadam z wami całe zakończenie. I w to z powrotem jeszcze muszę coś dorzucić od siebie. Co tutaj dorzucamy? Holender. Mam pustkę w głowie teraz. No ale ogólnie tak, jeśli chodzi o maszyny, to naprawdę nie ma co zazdrościć nam, rolnikom, bo to nie chodzi o to, że mamy nowe fury, o, jesteśmy milionerami. Tak jak powiedział Szoko, my nie jeździmy nowymi autami. Ja tam, nie wiem, w restauracji w życiu jeszcze może raz, dwa razy byłem się na weselu. Nie jesteśmy jakoś za bardzo rozrzutni. Ja nie jestem przynajmniej. Chociaż chciałbym na pewne rzeczy sobie pozwolić, ale nie mogę. Nowej chaty nie mam, ale chciałbym mieć, kiedyś wybudować, ale to dopiero, tak jak mówię. Bądźmy cierpliwi, to kamień się i tak, to się jakoś ugotuje. Też powiem wam, że nie wiem, jak to można zrobić, ale tyle cierpliwości chyba bym nie miał do kamienia. I co? Najważniejsze są narzędzia. Jeśli mamy czym robić, to wszystko do celu na pewno dojdziemy do celu na pewno. Osiągniemy ten cel, który mamy, tylko musimy mieć sprawne narzędzia. Jeśli zawodzą narzędzia, to my nic nie zrobimy. Co z tego, że nam się zepsują narzędzia, tak jak tutaj. Tutaj jedziemy, że widząc, ja na przykład obserwując rolników, może kiedyś bardzo, można powiedzieć, zazdrościłem, że ten kupił nowy ciągnik, kupił pole, no chciałem to samo osiągnąć, osiągnąłem ten cel, bo jak człowiek chce, to wszystko zrobi, przeniesie góry nawet, tak jak się mówi, jest powiedzenie. Ale teraz, jak już osiągnąłem ten cel, powiedzmy tam, mamy te 200 hektarów i powiem wam, jeśli widzę rolnika, który zaczyna robić to co ja, dobierać tych hektarów, kupować nowy sprzęt, to ja po prostu nie zazdroszczę, ja po prostu współczuję, bo wiem ile to jest zdrowia, pracy i poświęcenia. To już nie jest takie fajne, jak było wcześniej. Jak było tak 50-60 hektarów i była robota, i była zabawa, nie było problemów, i były pieniądze, i był czas w weekend sobie pojechać na ryby, i w ogóle na hobby. Nie wiadomo, co było zrobić z tym czasem, a teraz nie ma w ogóle. Jesteśmy po prostu więźniami. Więźniami tej pracy, niestety. Sami na własne życzenie. Na własne życzenie po prostu się uwięziliśmy w tym polu, no ale jak to z drugiej strony, tak, ja to lubię, to uwielbiam robić, tylko że czasami jest przesada, jest stres, jak maszyny się psują, to jest już wszystko w drugą stronę, to się robi udręka wtedy, nie? Także, no i tym bardziej najgorsze są takie właśnie lata, susza, powodzie czy coś. To dobija człowieka. Czwarty rok mamy z rzędu już ciężki rok. Jak były takie normalne lata, że na przykład uzyskało się te 40-50 ton ziemniaka, widać, że te pieniądze są z tej naszej pracy, że to zostaje wynagrodzone, to człowiek nawet bym nie zająknął, nawet bym nie marudził, nic. Ale niestety, to
bardzo się odbija później na człowieku, bo no nie ma tej nadziei, nie ma po co robić. Można powiedzieć, jakby ktoś robił praktycznie za darmo, no to nie o to chodzi. Tym bardziej może za darmo, żeby chociaż starczyło na te... Ja tylko... Tak, ja się ogólnie cieszę bardzo z jednej rzeczy. Jak zamknę rok i starczy mi na rachunki, na kredyty, powiedzmy coś typu taka właśnie, kupię sobie jakiś teleskop, wariacja, jakiś kleja czy coś, przeznaczę te 2-3 tysiące na jakieś pierdoły, to jestem zadowolony. Mi to wystarczy, nie muszę tam mieć dziesiątki tysięcy na cokolwiek wydawać, bo powiem wam, że już 15 lat ryjemy w tej ziemi. Jeszcze do końca domu nie wyremontowaliśmy, bo zawsze szkoda pieniędzy. Zewnątrz zrobiliśmy, ale w środku jest dużo do życzenia. My to jesteśmy tego zdania, że to no, jeść nie woła. My tam powiedzmy nie musimy mieć luksusów. Nam to nie przeszkadza. I niby powiedzieli, że masz powiedzmy, że żyjesz jak jaskiniowiec, no może i tak, ale ja z tym po prostu, no mi to pasuje. Najważniejsze, żebym miał nowe maszyny, czym pracować, żebym spokojnie miał, czym spłacić te kredyty. To jest najważniejsze. Nieważne, że jeżdżę na przykład tam jakimś gorszym autem, dopiero w tamtym roku kupiłem trochę lepsze auto, tak wcześniej jeździliśmy. W tamtym roku, albo 2 lata temu jeździłem jeszcze Omegą z 96 roku, albo 98? 98, no. Jeździłem przez 2 lata Omegą. Bardzo fajne auto, bardzo mi się podobało. Zrywało kapcia. Diesel był oczywiście 2,5 TDS, no ale sprzedaliśmy, bo kupiliśmy, jednak odżałowaliśmy na te trochę lepsze samochody, bo gdziekolwiek się ruszyć nie było, bo strach był, że to się zepsuje, że to nawet nie dojedzie na przykład do Szczecina, bo przeważnie tak było, że nieraz nie dojechaliśmy do Szczecina. Jakiś kołek w las. To tak wygląda. Także taki finał wykopków. Trochę wam powiedziałem, co jak to wygląda. Także mówię, ja ogólnie osobiście nie zazdroszczę nikomu takiej pracy, jak co my mamy. Ja się będę cieszył, jeśli ktoś da radę to wszystko udźwignąć. Ja się będę bardzo cieszył, że na przykład komuś się powiedzie i uda mu się to wszystko spłacić i później można będzie odetchnąć, bo my jedziemy wszyscy na jednym wózku. A ziemi starczy dla wszystkich. Ja jak tylko spłacę kredyt, to już nawet nie myślę dokupować więcej ziemi. Na razie w tej chwili potrzebowałbym na przykład dobrać na przykład dzierżawy czy coś, żeby łatwiej było mi spłacić to, co teraz jest. Ale później ja nawet powiem wam, że chętnie bym zmniejszył ten areał, żeby po prostu mieć mniej roboty, więcej przeznaczyć dla rodziny, dla syna, dla córki, żeby pojechać trochę gdzieś tam, gdzieś w końcu pojechać, może w góry w końcu pojedziemy kiedyś. To nam też nie było potrzebne. Wystarczyło, że pojedziemy nad morze tam na jeden dzień, 2 dni może w roku. I to nam wystarczyło. To jest masakra. Dobra, ostatnie 10 metrów. Ostatnie 10 metrów. Kończymy. Ja pierniczę, nie mogę wierzyć.
śledzić mnie, to będziecie wiedzieć na bieżąco co i jak. Ja jestem dobry myśli, że przetrwamy ten i następny rok. Mam nadzieję. Koniec! Robimy dożynki ziemniaczane. Kamienie? A kiedy zimie? Niech zostaną następnego roku. Niech zimują, może urosną. Zobaczymy. Strajki mi się przypominają. Chyba coś się zepsuło z klaksonem. Dobra, idziemy popytać się, jakie wrażenia. No nie zrobiłem tego grzybka, bo mówię, już miałem dość. Teraz trzeba coś to naprawić w następnym roku. Ładnie ją przygotować. Jeszcze raz wykopię 300. I jak pani Kasiu? Co pani powie nam? Elegancko. Koniec roboty, nie? No. Tak, piękna pogoda. I teraz tak, powiemy kto wystąpił. Pani Kasia? Pani była, ta teściowa Wojtka. Bartka, a Bartka nie ma. Bartek jest na zwolnieniu rodzicielskim. Mama, powiedz dwa słowa. Jak się czujesz, jak skończyliśmy? Bardzo dobrze. No. Jak macie wiaderko gdzieś, nie? Nie, jest wiaderko. Wątek? Nie tak głośno, bo ja się nie wiem, zobaczę. Co? Jakie 10 gitarów? Trzeba jechać tam i wykopać. Co? Gdzie? To nie ma. Sprzęt się naprawdę spisał. Jestem naprawdę zadowolony ze sprzętu w tym roku. Dały radę. Teraz sobie kopaczkę odpocznę. A dojdzie jutro ogień w pole. Jeszcze zasiejemy tylko pszenicę. Pomyślimy nad orką. Czy będziemy uważać na tym działkę? Jeszcze można by było z piątkę, nie? Co? W takiej pogodzie jeszcze 5 hektarów. A no widzisz, jeszcze za mało ci widzę. No? Jeszcze ci za mało? Stoi. A gdzie tam wchodzisz? Skończyliśmy w końcu finał. Idziemy do domu. Tak, już jesteśmy po robocie. Zobaczcie, tu też mamy kamyczki. On też. I zobaczcie na to. To jest normalnie piękne. To jest normalnie piękne.
pszeniczka. Zobaczmy, jak sobie radzi. Ładne korzenie. Także ogólnie krzewić się bardzo krzewi. Dawaliśmy tutaj nawóz do nasienny. Do tego. Zobaczcie, nawet jeszcze jakaś wschodzi. Obudziła się dopiero. Jeszcze próbuje się przebić. Ogólnie mamy tu pszenicę. Formacja. Formacja, pszenica. Także tu jest siew chyba 160 kg. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie ogólnie wyglądać. No tu mamy tą słabą, ziemię tutaj. No ale zobaczymy. Może nie będzie tak źle. Może coś będzie z tej pszenicy. Także tak to wygląda. Co to można powiedzieć o tej pszenicy? Nic. Teraz będziemy bardziej agro roślinnie trochę. Tutaj, na tym polu i ogólnie będę teraz bardziej monitorować pola. Koniec wykopków, teraz trochę jeszcze do siewu zostało, także trzymajcie się, tyle na dzisiaj i w ogólnie, hej! To my place, I know none of you could act. More like a fool, I take him back to my bed. I know I let him lead me, and he will love him enough. No losers in this game, he plays, I play it enough. He read the way you do, and that ride won't be over. The only thing it takes is you to coming over. Coming, 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 coming